piąta edycja Szlachetnej Paczki w Wieluniu uważam za otwartą. Brawo! Brawo! Brawo, Wieluń! Sobotnio-niedzielne zamieszanie w wieluńskim sztabie Szlachetnej Paczki mogło świadczyć tylko o jednym. Właśnie nadszedł weekend paczkowych cudów. 15. edycja tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia, a piąta w naszym regionie znów przyniosła konkretną pomoc najbardziej potrzebującym rodzinom. Mój debiut, mojej drużyny, praktycznie same nowe twarze, ale jest też kilka osób, bez których na pewno nie dalibyśmy rady. Serdecznie witamy tutaj wszystkich naszych gości, wszystkich, którzy pomagali. Szczególnie tutaj też witamy pana starostę, osoby delegacji ze wszystkich szkół. Witamy serdecznie Straż Pożarną, która będzie nam dziś i jutro pomagać we wszystkim. Mam nadzieję, że tutaj fajnie sobie poradzimy. W tej edycji projektu pomocą objęto 67 rodzin, w rejonie Wieluń Północ 55, natomiast w rejonie Wieluń Południe 12 rodzin. Rodziny, dla których przeznaczono paczki, a które wcześniej odwiedzili wolontariusze Szlachetnej, nie mają wygórowanych potrzeb, żyją bardzo skromnie. Darczyńcy tutaj z Wielunia, okolic, również Wrocław się włączył, z tego co w ostatnich dniach też się okazało, Wrocław, Złoczew, także wszyscy pomagają, udało nam się wszystkie paczki dla wszystkich rodzin zorganizować, każdy tutaj pracował, każdy dawał swoje 100% i na pewno wszyscy będą tutaj po niedzieli zadowoleni, wszystkie rodziny, wszyscy darczyńcy, na pewno tutaj osoby, które pomagają, które wspierają. Także jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Alan bardzo, bardzo ładnie zadebiutował, ale pozwólcie, żeby również uszanować wszystkie osoby, które są tutaj dzisiaj z nami. Cieszę się, że podjęliście trud pracy dla osób potrzebujących. Cieszę się, bo naprawdę myślę, że to ziarno, które teraz siejemy, czyli to dobro, które dajemy od siebie, kiedyś wykiełkuje i również, a jak to się mówi przysłowiowo, zawsze dobro do człowieka wraca. W rodzinach wielodzietnych często brakuje też podstawowych środków czystości. Takie również znalazły się w paczkach. Do jednej z rodzin pojechała też pralka automatyczna. Zbudowaliśmy drużynę złożoną z 34 wolontariuszy. Są nowe twarze, są to uczniowie tutaj wieluńskich szkół, ale także są już osoby, które praktycznie od początku działania projektu na terenie powiatu wieluńskiego działają. Staramy się pomagać w jak najlepszy sposób. Docieramy z konkretną pomocą do rodzin potrzebujących, których na terenie powiatu wieluńskiego mamy naprawdę bardzo dużo. Każdy z nas jako wolontariuszy jak najlepiej włącza się w ten projekt, żeby spełnić potrzeby, konkretne potrzeby danej rodziny. Mimo tego, że jest ciężko, to na pewno damy radę i wszystkie paczki trafią do rodzin. Myślę, że pomimo tego, że jest to pierwszy mój rok w paczce, to udało nam się wspólnie tutaj stworzyć bardzo fajną drużynę, która się wspiera, ufa sobie. Każdy daje swoje 100% i naprawdę tutaj będziemy chcieli pomóc w przyszłym roku również. Już jestem zdecydowany, że w kolejnym roku również będę pomagał. Także tylko kwestia osób, które będą chciały mnie wspierać. Po porannej odprawie można było wreszcie ruszyć w teren. Wolontariusze bardzo szybko zapakowali paczki do samochodu, a strażacy, w tym przypadku z jednostki ochotniczej straży pożarnej w Urbanicach, dostarczyli je rodzinom. Więcej o Szlachetnej Paczce mówić już będziemy w temacie tygodnia. Zapraszamy.